pana na mnie przetestowała Bundeskryminal policyjna, policja z Niemiec i oczywiście razem współdziałała z naszym CBŚ. No i ja to wszystko przeszedłem, tak? Czyli mi było wytłumaczone wszystko, jak ja wiem od podszewki, jak ta broń działa, bo po prostu byłem jako nadajnik, tak? Ja przenikałem do grup przestępczych, a oni przez ten, że tak powiem, już nawet nie w cudzysłowie, byłem oczami i uszami naszych służb, tak? W ten sposób można powiedzieć. A gdzie pan jest, w jakim mieście? Wie pan co, ja jestem teraz w Monachium. Aha. Jestem w Monachium z tego względu, że pracuję właśnie w Niemczech, będę dopiero w czerwcu. Dlaczego pan się godzi w ogóle na to nagranie? Wie pan co, ja powiem tak. Jak mnie werbowano, próbowano zwerbować mnie do, jako informatora do naszych, oczywiście do policji, do CBŚ, no można powiedzieć, ja w tym czasie ukrywałem się w Niemczech. Nasza policja w porozumieniu z Bundeskryminal tak mnie docisnęli, po prostu docisnęli, że ja w pierwszej fazie nie wiedziałem, że co się działo po prostu, bo to były takie objawy zakrawające na chorobę psychiczną. No i ja się oczywiście zorientowałem, no i miałem kontakt do oficera CBŚ, który zostawił numer telefonu w moim domu, no i skontaktowałem się. Oczywiście oficer mnie poinformował, że to nie są rozmowy na telefon, że będziemy się komunikować oczywiście już przez tą broń, tak? Bo ona służy do komunikacji i tak dalej. No i wtedy od tej pory tak też było. A dlaczego ja się, proszę pana, zgadzam na to nagranie? Z tego względu, że jak mnie docisnęli troszkę za mocno, ja w pewnym momencie powiedziałem, że stop, nie zgadzam się na to, nie dam rady, nie dałem rady psychicznie, tak mnie docisnęli i tak, rozbili mi związek 8-letni, skutali mnie po prostu z rodziną, w domu cyrki niestworzone, doprowadzili mnie do próby samobójczej, tak, nawet mimo wszystko, gdy już rozmawiałem z oficerem CBŚ, on powiedział, że oni tylko chcieli zobaczyć, czy ja po prostu nie blefuję. A ja powiedziałem, no ale jeżeli by ta próba samobójcza się udała, no to co wtedy? No i zamilkł, no nie wiedział co powiedzieć, tak? Także miałem cały czas kontakty, no i moim zadaniem było przenikanie właśnie do grup przestępczych, no i w ten sposób byłbym informatorem. A takich informatorów powiem panu, że no znam kilkunastu. W jaki sposób pan przenikał do tych? Jak to wygląda w ogóle? Jak działanie tej broni wygląda? To znaczy, wie pan co, powiem panu w ten sposób. To muszą być osoby, które muszą mieć odpowiedni charakter, czyli tak, nie boją się przede wszystkim popełniać przestępstw, czyli muszą być, że tak powiem, otwarte na grupy przestępcze, są komunikatywne, przede wszystkim komunikatywne, no i oczywiście obracają się w tym środowisku, to jest podstawa. A mnie oficer policji, ja miałem, wie pan co, miałem nawet dokument podpisany przez niego doprowadzeniem do prokuratury, ale ten dokument jakoś w dziwny sposób nie zaginął w domu. Także no już nie wnikałem w to. Także zwracaliśmy się do niego, Roman, do tego naszego oficera. No i co? Naszym zadaniem właśnie było przenikanie do grup przestępczych. A wtedy panowie z CBŚ za pomocą tej broni psychotronicznej, bo wiadomo, że my nie kontaktowaliśmy, nie byłbym w stanie skontaktować się osobiście ani przez telefon, żeby się po prostu nie ujawniać, tak? Bo to nie są te czasy. Tak? Dobrze, to wszystko są zapisy cyfrowe. Tak, pan mówi... zapisy cyfrowe. Mówi przenikanie. W jaki sposób przenikanie? Czyli jeżeli się dostaje do grupy przestępczej i popełnia z nią przestępstwa, wtedy tak, panowie z CBŚ przymykają oko na moje przestępstwa, czyli ja nie mam, że tak powiem, żadnych konsekwencji z tego powodu, a grupa dana jest rozbita, tak? Jest rozbita, bo panowie z CBŚ na przykład za pomocą broni psychotronicznej szukają słabe ogniwo w danej grupie. No i to ogniwo oczywiście, że tak powiem, idzie na współpracę z prokuraturą. Oczywiście prokuratura też jest to bardzo, bardzo ściśle związana z tym procederem. No i taka osoba korzysta wtedy z artykułu 60, czyli nadzwyczajne złagodzenie kary. No i za czyli świadek koronny, tak? Ślady koronny, dokładnie. To jest uzyskiwanie świadków koronnych w ten sposób. A informatorzy są kryci. Zazwyczaj, jeżeli już jest jakiś tam, że tak powiem, gruba sprawa, to może posiedzieć 3 miesiące, może pół roku dla niepoznaki, żeby w danym środowisku nie został po prostu wykryty, tak? No dobra, ale ja tak na razie nie widzę w tym akurat nic złego, jeżeli to jest rozbijanie grup przestępczych, które na przykład mogłyby zrobić wiele szkód, więc no, takie działanie może troszkę pozaprawne, ale generalnie no, jest skuteczne bardzo.
Tak, oczywiście. Wie pan co, ja też, ja powiem panu tak, z perspektywy teraz, jak ja patrzę na to wszystko, to oczywiście ma to sens i logikę, no bo to w ten sposób przenikają i to się dzieje nie tylko w Polsce, bo to w większości krajów tak jest, tylko że po prostu, proszę pana, u mnie kwestia jest tego typu. Ja po prostu nie chciałem w tym uczestniczyć. Powiedziałem, że nie będę brał w tym czynnego udziału. No i panowie stwierdzili, że zmuszą że, pana. No, że mnie nie odpuszczą w ten sposób. Tak? Tak, czyli że, to już jest działanie tak przestępcze. Zmuszanie kogoś do... Dokładnie. I tak. No. Dokładnie. I tak mnie docisnęli, że rozbili mi związek, doprowadzili do próby samobójczej i stały uszczerbek na zdrowiu, tak? Czyli nawet nie chcę panu mówić, przez co ja przechodziłem. Także panowie dalej twierdzą, że przez 4 lata byłem inwigilowany non-stoper, cały czas jakieś kłótnie w domu wywoływane sztucznie. Ja to potrafię to rozpoznać z tego względu, że ja wiem, jak ta broń działa, tak? No właśnie, niech pan powie, jak ta broń działa, bo to jest najbardziej interesujące dla mnie. Wie pan co, na początku, ja powiem panu, jak było ze mną. Na początku, jak byłem w Niemczech, ukrywałem się przed CBŚ, no to na początku, jak byłem w domu, słyszałem takie pomału dziwne dźwięki, tak? Dziwne dźwięki, myślałem, że telefon mi buczy, czy bateria po prostu, że to się z telefonem działo, a to zaglądałem do transformatorów, tych liczników w domu, bo coś mi strasznie buczało. Strasznie mi szybko... Niskie dźwięki, tak? Takie niskie, bu. Niskie dźwięki, dokładnie. No to ja to samo miałem. No dokładnie, no i później mówię, wszystkie elektroniczne narzędzia, czy urządzenia, czy telefon, czy telewizor, wyłączałem sieci, to wszystko robiłem, no i mówię, przenosiłem to i dalej te dźwięki słyszałem, tak? Czyli to jest, tak jak już później pan oficer mi wytłumaczył, to jest tak zwane, w cudzysłowie, łamanie psychiki, czyli oni muszą się, że tak powiem, panu, ja nie wiem, jak to wytłumaczyć, muszą wyjść na pana częstotliwość. I wtedy, ale przy okazji człowiek nie śpi też przy okazji, bo to sen też zaburza. O tak, oczywiście. No ja wie pan, ile miałem nocy nieprzespanych. No i to trwało tam parę tygodni, tak? Także jak już, że tak powiem, doprowadzili mnie do takiego stanu, że to zakrawało na chorobę psychiczną, że ja po prostu z Niemiec to uciekałem do Polski, można powiedzieć, w pośpiechu, no to wtedy już w zakładzie karnym oczywiście tam było mi wszystko już wytłumaczone przez drugiego informatora, jak to działa, czemu ma to służyć. Podkręcali. Najgorsze jest, powiem panu, jak już złamią panu tą psychikę i ta częstotliwość już będzie określona, to najgorsze jest, jak oczywiście panowie służb czy tam z innych organów spowodują panu niepokój ruchowy. To jest bardzo nieprzyjemne, bo to jest zakrawa na chorobę psychiczną, a to jest taki niepokój, że pan nie może spać, nie wie pan, co ma ze sobą zrobić, chodzi pan z kąta w kąt, nie może pan po prostu z nogami nic poradzić, a to jest właśnie to, że takie podkręcenie częstotliwości, nie? Także oni mogą wszystko zrobić z tą ja też panu powiem, ale to nie tylko może służyć działaniom służb, ale również niszczeniu opozycji, również. No oczywiście, dokładnie. A akurat jeżeli chodzi tutaj o mój przypadek, no to, to akurat, no mówię, no to było akurat do rozbijania grup przestępczych, tak? Czyli to służy dalej. Ja tych informatorów, mówię, kilku znam. Oni oczywiście wiedzą o tym, a nikt o tym głośno nie mówi, o tym się głośno nie mówi. Każdy wie, co ma robić, przenikać. Oczywiście większość tych informatorów jest ustawionych finansowo do końca życia, z tego względu, że mają po prostu jakieś tam korzyści, na które panowie i prokuratura przymyka oko, a w zamian idą, no lecą grupy, tak? Lecą grupy. Mówi pan o poważnej działalności przestępczej, wręcz mafijnej, z wykorzystaniem broni masowego rażenia w tym momencie. No dokładnie, no bo tak jest. I to powiem panu, na mnie stosowano, pierwszy raz zastosowano to jak w tym, w Niemczech, to było dokładnie w Bielefeldzie i wtedy to była Bundeskriminalamt i nasze CBŚ, tak? Bardzo pana proszę teraz, bardzo pana proszę, że pan mailem, albo na mój adres, który panu potem podam, wysła mi list z dokładnymi pana danymi informacjami, żeby coś się panu nie stało, bo te informacje, które pan ujawnia, mogą zagrażać pańskiemu życiu. Pan sobie zdaje z tego sprawę? Ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę i ja przez Stowarzyszenie Stop Z za pośrednictwem pani Zofii Filipiak napisałem list do prokuratury generalnej, że obawiam się o własne życie, bo już raz zostałem doprowadzony do próby samobójczej i obawiam się o własne życie i napisałem, jakie mam objawy, jak mnie dociskają, co chcą zrobić i tak dalej. No ja taki list wystosowałem, bo pani Zofia Filipiak powiedziała, że po prostu, żebym zaznaczył, że po prostu obawiam się o własne życie, tak? No i tak też taki list do pana prokuratora generalnego wysłałem. Była jakaś odpowiedź, czy nie?
Jeszcze nie, bo dzwoniłem do pani Zofii Filipiak, czyli te pismo, które tam było, kilka pism, które złożyliśmy, jeszcze nie dostaliśmy tej odpowiedzi. Dobrze, teraz niech pan powie ciąg dalsze działania tej broni psychotronicznej, bo ja rozumiem, że najpierw to buczenie, ja to określiłem jako emitery infradźwięków, tajna broń masonów, kiedy mnie atakowano tym w 2010 roku i dali mi wtedy spokój, bo zamieściłem to, coś było w skrzynce elektrycznej na korytarzu umieszczone, w pośpiechu tą skrzynkę wyrwano i wyciągnięto jakieś urządzenie i przestało mi buczeć. Czy pan zna dalsze działania, jakieś inne działania tej broni psychotronicznej? To znaczy, powiem panu tak, to tylko jest w momencie, kiedy te buczenie, to pan słyszy tylko na samym początku. Z tego względu, że oni muszą wejść na pana częstotliwość, jaką oczywiście w mózgu, tak? Czyli w ludzkim mózgu. Jeżeli już złapią tą częstotliwość, każdy dany informator, na przykład jeżeli chodzi o moje środowisko, ma inną częstotliwość, to wtedy powiem panu, że mogą wywoływać u pana emocje, stany lękowe, agresje. No, nie jest pan w stanie tego skontrolować z tego względu, że pan będzie myślał, że to jest po prostu pana zachowanie, tak? A wbrew pozorom ludzie z otoczenia no będą widzieli, że z panem to się dzieje nie tak. A czym to wywołują? Jakie emitery mają? Nie, no to jest, powiem panu, jak ja ukrywałem się w Niemczech, to jest już ta broń, już jest tak skondensowana, że moja była kobieta, z którą właśnie byłem, mówiła, że za nią jeździli, ja jestem z Kołobrzegu, z morza, za nią jeździła właśnie taka furgonetka z taką małą kamerką z boku, tak? Ona się wysuwała automatycznie i się chowała. Czyli to są małe emitery, a później, proszę pana, powiem panu w ten sposób, później, jeżeli już ta częstotliwość zostanie, że tak powiem, określona, to wystarczą satelity, tak? Czyli tutaj, gdzie pan się nie porusza, czy pan pojedzie do Francji, czy pan pojedzie do Anglii, czy do Niemiec, satelity i przez zdalne sterowanie satelitami mogą no z panem zrobić wszystko, co są. Czy metalowe... Nie można się przed tym ukryć. Czy metalowe koce takie aluminiowe pomagają? Bo ja na przykład mam piski w głowie nieraz i się przykrywam takim kocem i przechodzą te piski. Powiem panu, że nie próbowałem. Nie próbowałem. Wiem, że gdzie nie pojechałem, czy pojechałem do Niemiec, czy pojechałem do Holandii, to jeżeli miałbym się skontaktować, jeżeli oficer dany się ze mną kontaktował poprzez drugą osobę, ja to oczywiście wiedziałem, że a dana osoba nie wiedziała, że akurat te słowa są wypowiadane, to naprawdę nie było problemu, tak? Czy ja byłem w Niemczech, czy w Holandii, to nie było najmniejszego problemu. A skąd pan te informacje wszystkie wie? Powiem panu tak, jeżeli ja zostałem zwerbowany, czyli spełniałem wszystkie warunki, byłem komunikatywny, nie bałem się popełniać przestępstw i tak dalej, panowie mnie tak docisnęli, tak jak panu powiedziałem na samym początku, z Bundeskriminal i z naszej policji CBŚ, że miałem do wyboru albo pójść na 60, czyli na świadka koronnego, albo po prostu zostać informatorem. No i ja w pierwszej fazie się zgodziłem, że zostanę tym informatorem. Ale po prostu później to zobaczyłem, co oni ze mną zrobili, że ja już później całe te przeszkolenie, które uświadamiali mnie, jak to wszystko będzie wyglądało, to miałem w zakładzie karnym. Także powiem panu, że po wyjściu od razu nie chciałem, no to oczywiście panowie z TBS, żeby mnie, nie sprowokować, tylko żebym był tym informatorem, żebym przynosił jakieś korzyści, no rozbili mój związek, tak? Rozbili mój związek, kłótnie i tak dalej, i różnego rodzaju cyrki na kiju, także nie chcę nawet panu opowiadać, co się działo. No i związek się rozpadł raz, dwa, trzy, no bo panowie myśleli, że jeżeli ja nie będę miał kobiety przy sobie, dziecka, no to ja wtedy będę, że tak powiem, wolnym szczęśliwym i dalej będę mógł sobie fruwać, przenikać do grup przestępczych, tak? Tylko że ja po prostu powiedziałem, że nie, stop, szukałem pomocy, no i akurat natrafiłem na to stowarzyszenie Stop Z. Wie pan, że to będzie słuchało bardzo wiele ludzi. Pan mówi w tej chwili o kryminalnym działaniu CBŚ-u w Polsce, o działaniu przestępczym dokładnie, organizacji powiem rządowej, panu, że... tak, dokładnie, to która ma pilnować... Moim zdaniem to są psychopaci. Ta organizacja ma pilnować porządku, a nie niszczyć ludzi. To jest działanie ludobójcze, proszę pana. Zgadza się, proszę pana. Ja powiem panu, że ja przez to straciłem wzrok, siadł mi wzrok, bo przez te fale częstotliwości akurat byłem w trakcie robienia prawa jazdy na ciężarówki. I mówię, no zrobię te prawa jazdy. I gdzie ja nigdy nie miałem problemu z oczami, poszedłem na proste badanie, tam, które jest przed tym całym egzaminem. Okazało się, że mój wzrok jest w stanie fatalnym. Mówię, no ja nic nie widziałem. A oczywiście panowie z TBS potwierdzili, że to może przez jakieś... Ja kiedyś miałem tam jakąś operację, także może przez to, ale ja
czytałem, że właśnie przy zastosowaniu tej broni psychotronicznej strasznie właśnie organy, wzrok przede wszystkim tak dostają, że się w głowie nie mieści. Czy zgodziłby się pan na wystąpieniu komisji sejmowej w tej sprawie? Bo ja myślę, że to trzeba zaapelować do posłów, żeby powołać specjalną komisję, ponieważ mamy do czynienia z upadkiem państwa polskiego. Jeżeli takie działania są prowadzone, ja już nie mówię o Niemczech, to mamy do czynienia z kryminalnym państwem. To nie jest państwo prawa, tylko państwo mafijne. No oczywiście, proszę pana, ja bym się z miłą chęcią zgodził, z tego względu, że ja właśnie szukałem pomocy, nie wiedziałem, jak ją znaleźć. Ja mówię, natrafiłem na 100Z, pani Filipiak też jest bardzo atakowana. W momencie, kiedy ja się zacząłem z panią Filipiak kontaktować, automatycznie powiem panu, zostały blokowane maile, została blokowana strona, informatycy z pani Zofii Filipiak nie mogli sobie poradzić w ogóle z tym problemem, gdzie ja to powiem panu, zacząłem, w momencie, kiedy zacząłem właśnie w ogóle tak jak z panem rozmawiać z panią Zofią, od razu ją poinformowałem, że może mieć przez to problemy, tak? Że może mieć przez to problemy, w sensie, że będzie nękana. Dlatego ja to za moment publikuję od razu na YouTube'a. Momentalnie to wsadzam, proszę pana. No oczywiście, nie ma problemu. Dobrze, Ja jestem, proszę pana, świadom tych słów, z tego względu, że ja mówię, no był zamach na moje życie. Ja mało tego, że ja to powiedziałem oficerowi, że wie pan co, mówię, doprowadziliście mnie do próby samobójczej. On powiedział mi, że oni tylko chcieli zobaczyć, czy ja nie blefuję. No ale mówię, no a jeżeli ja bym nie blefował, to co wtedy? Bo mnie z dwością odratowali. No bo ja już nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Tak zostałem dociśnięty przez tą broń psychotroniczną. Powiem panu, że nie wiedziałem, co mam zrobić. Nie wiedziałem, gdzie mam uciec. No kompletnie nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Czy wie pan jakieś, zna pan jakieś przypadki działania tej broni, działania tych ludzi przeciwko ludziom, którzy powiedzmy publikują, przeciwko dziennikarzom? Czy ma pan jakieś informacje na ten temat? Znaczy powiem panu tylko tyle, co z internetu, a śledzę teraz wszystkie wydarzenia właśnie związane z tą bronią, czy właśnie tam, jeżeli chodzi o dziennikarza tego niemieckiego, zapomniałem imię, nazwisko, też jakoś dziwnie w młodym wieku umarł, a gdzie właśnie przeciwstawił się, można powiedzieć. No jest taka dziennikarka jeszcze, pani doktor Niemka również bardzo dużo publikuje, ona cały czas otoczona jest tymi metalowymi kocami. Która teraz jest w Austrii, tak? Tak. I ona bardzo ostro publikuje. Oglądałem. I powiem panu, że ja to samo miałem. Ja wiem, przez co ta kobieta przechodzi, bo ja to samo miałem. Ja nie potrafiłem sobie znaleźć miejsca. U mnie wszyscy w domu znali mnie za wariata. A to tak właśnie wygląda, że idąc do lekarza, lekarz pierwszą diagnozę, jaką stwierdzi, no to jest schizofrenia albo jakieś rozwojenie jaźni albo co. Czyli to jest współpraca. To jest współpraca psychiatrów, którzy zamykają osoby niewygodne, które zaczynają coś mówić na ten temat. No dokładnie. Ja jestem tego świadom i ja właśnie rozmawiałem z panią Zofią i pani Zofia mi właśnie kazała napisać takie oświadczenie. Ja to oświadczenie napisałem, że się boję o własne życie, że mogę zostać albo przez kogoś, albo w jakimś wypadku, nie wiem, po prostu, mówię, no, zneutralizowany, że tak powiem, a powiem panu, że no, napisałem to do prokuratury generalnej, no na razie odpowiedzi nie było. No, kiedy pan no, napisał? Ja wiem, co mówię. Kiedy pan pisał? Wie pan co, w tamtym roku napisaliśmy pod koniec. No to mają obowiązek odpowiedzi to w ciągu miesiąca, o ile wiem. Ja wiem, ale rozmawiałem właśnie z panią Zofią, to jeszcze nie otrzymała odpowiedzi, bo jakoś tydzień temu do niej dzwoniłem. Panie Arturze, ja proponuję, żeby pan wziął kamerę jakąkolwiek, nagrał to dłuższą opowieść całą swoją na kamerze i wysłał to, kopię tego w postaci pendrive'a na przykład, na adres, który panu podam, na adresy naszych znajomych, na kilka adresów po prostu. Żebyśmy mieli to w postaci autentycznego pańskiego nagrania, w razie gdybyśmy stracili z panem kontakt, dobrze? No dobrze, oczywiście, tylko że wie pan co, ja tutaj nie mam zbytnio możliwości z tego względu, że mam tylko telefon, no mój laptop to jest w miarę... Wystarczy na smartfonie nagrać, tylko musiałby pan kopię zrobić tego nagrania po prostu, żeby w różne miejsce wysłać, gdzieś tam skopiować to. No to postaram się nagrać, oczywiście. Dobra, wie pan o co chodzi, Ja nawet powiem panu, że chciałem napisać taki list, bo znalazłem właśnie na stronie 100Z, że można się bezpośrednio zwrócić do ministerstwa, no ale powiem panu w ten sposób. Mi panowie z CBŚ powiedzieli, że w to są zamieszani policja, prokuratura i adwokaci. Czyli powiem panu, gdzie ja mam tej pomocy szukać? No nie wiem, no przecież nie będę się skarżył na policję do policji, czy tam do Ministerstwa Sprawiedliwości, jeżeli każdy wie, o
co chodzi, tylko każdy przymyka oczy. No a teraz oczywiście problem się staje coraz głośniejszy i coraz więcej osób zaczyna o tym mówić. Tak, to bardzo dobrze, bo ja czekałem tylko, czekałem i czekałem, aż w końcu znajdą się osoby, które normalnie będą właśnie o tym rozmawiały. Bo czym więcej osób, tym więcej, to wtedy człowiek się staje bardziej wiarygodny, tak? Chyba pan sobie zdaje sprawę, że ja publikując to również narażam swoje życie i siebie na ataki, prawda? No ja pana rozumiem doskonale z tego względu, że ja czas z panią Zofią rozmawiałem, ja widziałem, co się z panią Zofią działo, bo pani Zofia automatycznie została zaatakowana, no i jej córka automatycznie trafiła do szpitala, tak? Także po naszej rozmowie zostały blokowane strony, maile, telefony, przerywane, trzaski, huki, także to były niesamowite rzeczy, powiem pan. Potwierdza pan tylko to, co o czym dawno mówimy, piszemy, że nasze państwo staje się państwem kryminalnym, działania są porównywalne do sowieckiego, tego Związku Radzieckiego, prawda? Tylko, że mają metody o wiele lepsze, nowocześniejsze, jeszcze bardziej ukryte. I jeżeli społeczeństwo nic nie będzie robiło, nie będzie się organizowało, to po prostu nas wytłuką. Niestety. Wytłuką nas mikrofalami, infradźwiękami. To się tak dzieje. No akurat powiem panu tak, jeżeli chodzi o zwalczanie grup przestępczych, okej, to jest dobra metoda, no bo w ten sposób, no mówię, przenikają, są, można powiedzieć, we wszystkim. No panowie nawet z TBS, jak siedziałem w zakładzie karnym, namawiali mnie nawet, żebym się zajął handlem narkotykami, z tego względu, że po prostu wiadomo, że tam, gdzie narkotyki, tam jest więcej przestępstw, czyli jest broń, jest wszystko, czyli to, z czym oni się zajmują. No bo wiadomo, że no TBS nie będzie się zajmowała jakimiś... Tak, ja tu nie winię CBS-u, tylko metody, wie pan, metody pozyskiwania ludzi, to są kryminalne metody, to nie jest akceptowalne w ogóle. Dokładnie, ja powiem panu, że to są bandyci, to ja już powiedziałem, że to są bandyci i psychopaci. Ja nie wiem, kto ich werbuje, czy nie mam pojęcia, skąd oni się biorą, nie wiem. Panie Arturze, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za odwagę. Wpisuję sobie pana numer do telefonu i proszę się ze mną kontaktować co jakiś czas. I bardzo proszę o to nagranie, które będziemy mieć w rezerwie, które wiele osób będzie miało w rezerwie, gdyby panu, czy mnie, czy komukolwiek się coś stało, dobrze? Dobrze, dziękuję panu ślicznie. Dziękuję za rozmowę.